Hejka, witajcie w dzisiejszym vlogu. Właśnie idziemy z Klaudyną do kwiaciarni, ponieważ chcę sobie wybrać jakieś kwiatki do pokoju. I jakie to mają być kwiatki? No ja myślałam nad mieczykami. Przecież to, że mamy kwiaciarnię praktycznie obok domu, to... Tak. Także... Muszę wymienić, bo moje wcześniejsze mieczyki, ale i tak długo wytrwały. Wytrwały mi w domu ponad tydzień. Nie, zrobiłyśmy sobie ogólnie piękne bukiety z liści. Tak. Mi umarły chyba po dwóch dniach, a Klaudii... No, wytrzymały troszeczkę dłużej, ale te dłużej. Też już opadły. Ale no, to był po prostu bukiet wszechczasów u mnie. Na drugi dzień dosłownie był do wyrzucenia. No i tak, spacerujemy sobie troszeczkę. Jak wrócimy do domu, to mamy zamiar zrobić sobie kawusię z cynamonem, bo... Wstępnie były plany na pumpkin spice latte, tak to się nazywa? Tak. No tak mi się wydaje. Zrobimy może w czwartek. Myślę, że w czwartek będzie więcej czasu dzisiaj, to tak. Pojechałyśmy po mamę, bo gdyby od rana zacząć, to może byłoby więcej czasu. A to jest jednak czasochłonne, bo widziałam i właśnie... I trochę nam się zeszło w Dilsie. O właśnie, no bo my nagrywamy w ogóle powitanie... Po tym, jak byliśmy w Dilsie, więc nam się tam trochę zeszło, wiecie, Dils w Lublinie wcześniej go nie było, więc musiałyśmy wszystko obejrzeć. No, fajne, jak ktoś jest z Lublina, to polecam zajrzeć. Tam są takie fajne rzeczy, nawet pomocne jakieś do kuchni, czy cokolwiek takiego w fajnych scenach, także lecimy i do zobaczenia. I zapraszamy do oglądania i wpadajcie na nasze social media. Mamy Instagramy podane w opisie. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, tak? Tak. Buziaki, do zobaczenia. Się utworzyli. Otworzyli u nas całkiem sprego Dilsa w Scandes Shopping. I zobaczcie, jakie są cudowne rzeczy. No, ale te są świetne kubeczki za piątaka. No, te kubki są naprawdę piękne. Za 5 zł. Kurczę, ja się zaczęłam zastanawiać teraz. To są w ogóle przyzwoite ceny. No. Piątak. Tutaj oglądałyśmy u jednej youtuberki. Kupiła sobie to fajnie tak skrzeczy, nie? Jak prawdziwy kominek. No jak kominek taki, no. Fajny. Jak wygląda, jak się pije? Normalnie. Tutaj są szklaneczki, tutaj jakieś duszki, proszę bardzo. Tutaj zobaczcie, mamy gry. Halloween? Nie, to jest zawieszenie chyba. No. Tutaj. No zobaczcie, cudowne. Fajnie. No. O, tutaj jest też, zobacz, świeczka. Pumpkin candle. Świetna, co nie? I też za piątaka, powiem wam szczerze, że w Dilsie się opłaca. Ma taki... O, nie czuć za bardzo. Zobacz. No ale nie ma to chyba nic wspólnego z pumpkin. No. No ale to nic, i tak ładnie wygląda, nie? No myślę, że to bardziej do celów takich wizualnych niż tutaj, zobaczcie, proszę. Jak ktoś się wybiera na jakąś imprezkę. Jaka to rybka. To można. No Klaudia, kubek i ten. Git. Idę na imprezę. Tu miotła baby Jagi, to by ci się przydała. Ano? Czy też jakieś takie chyba na świeczki, pajączki.
Ale co, patrz, światełka LED-owe. Wow, za 5 zł. Normalnie jestem jak cebula podekscytowana, ale kuźwa. Dobre ceny, moi drodzy. A jakie ciasteczka? Proszę, jak ktoś robi imprezkę. No. I zaprasza na imprezkę, to zobaczcie, jakie fajowe. Ale fajne, no. Szkoda, że nie ma więcej, no ale to nic. Bo może jeszcze będzie dalej, zaraz się okaże. O, wyrażasz ekscytację? Ale że co? Zobaczcie nawet, no każdy z was pewnie wie, jak jest w Dealsie. Ja jestem podekscytowana, bo u nas pierwszy Deals. Tak, w Lublinie. Nie było nigdy w Lublinie, chodzimy, oglądamy. Co tu jest ciekawego, no? Powiem szczerze, że są fajne rzeczy w fajnych cenach. Nawet jakieś takie rzeczy do domu, to jest kwestia 5-6 zł, więc moim zdaniem tak w miarę opłacalnie. Także to chyba u nas też jest, nie? Są zupki chińskie. No to u nas to wszystko jest. Tutaj jakieś keczupy, nie keczupy też są, ale i ogromna ilość łapek. Także fajnie. Tutaj jakieś ciekawe chipsiki, których w innych sklepach nie dostaniecie. Są chicken tikka. Ano. Jakieś ostre. Klaudia, a ty jak nie jesz mięsa, to jesz chipsy na przykład od zwierzęce? Też nie? Jakie są chipsy od zwierzęce? Właśnie kurczak na przykład. Nie, nie. Jakaś szynka, czy coś w tym stylu. No nie wiem. Przekąska ryżowa o smaku kurczaka tikka. Aha. O smaku kurczaka, czyli może nie mieć kurczaka. Nigdy nie wiadomo, proszę tutaj. O smaku kurczaka masala. Przyprawa o smaku kurczaka. Nie, ja nie jem kurczakowych chipsów. Oto masz dla ciebie. Wegi. O, jakie świetne. No. Sunflower oil. Szpinak. No, jakieś takie ciekawe rzeczy. Chyba wrócę się po te kubeczki. No, fajowe są, co? Te kubki. Dyniowe, no. O, tutaj zobacz. A, peski dyni w belgijskiej czekoladzie prażone. Też może być fajny, nie? No. Czegoś takiego nigdzie nie ma. Tu daktyle suszone w cynamonie, wow. Kunsnąć czy nie kunsnąć? Te daktyle suszone w cynamonie, to wyobraź sobie, jakie tu mogą być fajne rzeczy, jak przed świętami będzie. No. I będzie vlogmas. O, tutaj jakiś fajny popcorn. Mikro popcorn. Mr. Pop Gun. Fajne. Oj, kurde, bym się wywaliła. Fajne, fajne. No. Jakieś napoje, których u nas nie ma. Myślę, że to samo, tylko opakowanie inne. Tak. Tak, tak, tak. Ale z witaminu mango. Wiesz, kiedy to jest dobre? Ja piłam tylko klasik, bo na 100% jest klasik, ale wezmę sobie mango. Weź mi też. Ja też chętnie spróbuję. Za 3 złote? A co to jest o green? Nie wiem. Kola puszka. A no, kola, Boże. Na co ślepemu oczy. Dobra, idziemy już. No, dobra. No. Już? No. A, już leci. No, to w Dealsie kupiłyśmy z Arletą. Przychodzimy do was z małym holem zakupowym, tak, ze sklepu Deals. Kupiłam Natanowi taki zestaw Harry'ego Pottera. Jest różdżka, peleryna, krawat i okulary. Cena to? 15 zł. Pitnacha. No, pitnacha także. Arleta kupiła sobie woreczki do na bieliznę. Must have w każdej chałupie. To jest durszlak. No, taki durszlak fajny. Fajny, no. O, za 6 zł. Original taki i inny. Fajny. Nie będzie zajmował miejsca, bo no, złożę sobie go i włożę do szafki, więc wydaje mi się, że fajny. Tutaj spinacze, bo mieszkając na drugim piętrze, niestety, ale wszystko mi zwiewa. Tak, i no myślę sobie, jak mi gacie zwieje. No, polecam! Albo upadną komuś na głowę. No, albo upadną komuś na głowę. Prześwietla. Dobra, to nic. Dla bandziora i kupiłam sobie kubki. Ja kupiłam dwa, ale ta kupiła jeden. Ale te kubki są tak urocze, jak można ich nie wziąć. Za piątaka. So sweet. Jeszcze teraz
muszę nauczyć się robić pumpkin spice latte. No. Gdzieś zobaczmy jakieś tutoriały, jak się robi. Na TikToku dziewczyna fajnie robi. No. O, o. Co byś chciała tutaj? Kitka. No świetne to. Jak ich nie kupić? Jak ich nie wziąć? Za piątaka jeszcze. No. Wykonanie wiadomo jak wykonanie, ale za piątaka. No ale to są i tak sezonowe. No, no tak. Święta nie będziesz piła z dyni, nie? Jak to nie? Całe życie będę piła z dyni. Dobra. Come on. Co tam jeszcze zostanie? A, to wszystko. No ja sobie kupiłam jeszcze ładowarkę chyba tam w Dealsie, tak? No. Tak, i to wszystko. Także to jest nasz mały haul zakupowy z Dealsa. A ludzie jadą i se myślą, Boże, co to jest? A ja mówię do Klaudii, kładź się w te liście, kładź się. Nie chciała się kłaść, to jej pomogłam. Dzień dobry. To co, chcesz, kładziesz się czy się nie kładziesz? Nie, ja chciałam zdjęcie. A dobra, to się już zrobię. Proszę bardzo, sesja zdjęciowa. Jak z magazynu. Nie ma twojej szkody przecież. Co? Robimy sesję zdjęciową. Sesja zdjęciowa. Każdy, kto przejeżdża, patrzy się, co tu się dzieje w ogóle. Nie znają cię? Nie. To nas wszyscy znają. Ale jak ładnie. Uwaga, oto top model. No, zdjęcie forwardu. W wykonaniu Klaudyny. O, cudne! Czy to sra? Czy co? Artystyczny zamysł. Kibla brakuje. No zobaczcie sami. Kibla brakuje. Idealno by było. No. Także, dobra, sesyjka jest. Jesienny vibe nagrany. Można iść do domu. Można. Tak. No to idziemy. Zobaczcie, jak jest jesiennie już pięknie. Super. Ej, a pamiętasz, jak kiedyś wszyscy grabili liście, jak byliśmy dziećmi, no. A my wskakiwałyśmy, tak jak tam pani teraz grabi. A my wskakiwałyśmy w te kubki. No super było, nie? Jezu. Rozwalałyśmy kubki. Rozwalałyśmy kubki, skakałyśmy. Niektórzy niedaleko gdzieś palili, było czuć ten zapach takiego, nie? Dymu. Nie wiem, tego dymu. No nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś było inaczej. Nie? Kiedyś było inaczej. O cholera. Dobra, chodź, on zaraz przyjdzie. Ogólnie jesień to jest taki czas, że się jakoś tak wspomina to dzieciństwo, ja przynajmniej tak mam. No jak przychodzi jesień, no. To taki jest taka melancholia i tak człowiek wraca wspomnieniami, nie? No. Strasznie do tych momentów takich właśnie dzieciństwa. No mi jesień najbardziej kojarzy się z dzieciństwem, no i święta chyba, no. Tak naprawdę. Dlatego chyba mam taki sentyment do tych pół roku. Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bo tu są drzewa, no. Gdzieś... I tak jakoś... To co, z tego miejsca chyba się tak. Pożegnamy, no nie? No ja tak, żegnamy się dzisiejszy z wami. Dzisiejszy vlog dobiega końca. Arleta zaraz jedzie po Natusia. Tak, jadę po Natana. I jadę na chałupę. Bo co tu innego robić? A ja idę sprzątać. Tak, także widzimy się w kolejnym odcinku już za 2 dni chyba. Tak. Potem vlog wyjdzie we wtorek, a kolejny mam nadzieję, że wyjdzie w czwartek, ale w piątek. Także zachęcamy do
subskrybowania naszego kanału i może zostawienia czegoś po sobie w końcu. Jakiegoś śladu. Komentujcie. Tak. Subskrybujcie i wbijajcie. Pewnie. Buziaki, pa.